Nie w mieście. Skoro wybierasz walkę, to ja też. No właśnie, siema, siema, z tej strony Disney Bad Dice. Gramy Diablo 4 Vessel of Hatred. I będziemy robić kampanię. A, to jest moja kryjówka, tak? To mi teraz każą iść. Poważniejsza choroba tutaj. No to idziemy. Trochę też zmieniłem build, znowu. I nie wiem, czy to ma ręce i nogi. Znaczy, zrobiłem tułacza jednego. Trochę pobiegałem i w sumie nie jest tak źle. Padam strasznie szybko. Nie wiem, chyba zrezygnuję z tego uniku i poszukam innej odporności. Odporności gdzieś indziej poszukam. Aczkolwiek... No nie wiem. Jakoś tak nie czuję. To nie jest barbarzyńca. To nie jest barbarzyńca. To nie jest nekromanta. O. Ale tu brzydko. To bardziej taki monk jest. Potrzebuję więcej pokoju. Znowu będę gadać? Był chory. Ofiarowałaś mu dar. Miłosierdzie. Sam nie byłem w stanie się na to zdobyć. Więc... dziękuję. Ale... powiedz mi... czy będziesz w stanie zrobić to ponownie? Co? Mam na myśli... Neyrelle. Naprawdę sądzisz, że jest stracona? Nie. Staram się nie tracić nadziei. Ale głupotą byłoby nie rozważyć wszystkich scenariuszy. Może dalej walczy, a może i nie. Niezależnie od tego, wciąż to potrzebuję. On jest jak mroczny wędrowiec z Diablo 2. Przyjaciółko, co by się nie stało? To jest powtórka historii. Jesteś przy niej. Tylko bardziej okraszony dialogami, mniej tajemnicą. Co my tu mamy za czerwoną? Ta Grisi zgniło mnie od... Czemu się nie strasznie? Zrobimy z 2-3 zadanka i pójdziemy robić jakieś endgame, no trzeba przedmioty zdobyć. Perki odblokować. Eru nie podąża za tobą. Braliśmy wcześniej, jesteś zablokowany. Sytuacja się pogorszyła. Dobrze się spisaliście, docierając tak daleko. Akarat. Nadal tu jest. To znak, że Neyrelle wciąż walczy. Mam mało wigora.
tutaj była. To... A teraz jej nie ma. Zniknął za jednym ruchem łapy. Cudotwórca, tak jak głoszą stare mity. Lub doktryna, jeśli zapytać wyznawców Zakaru. Mówiąc szczerze, to, że znalazłem twoje ciało dryfujące w dół rzeki, nie było przypadkiem. To on mnie do ciebie przysłał. Na pewno. Zaczynam bez miksturek biegam. Sam Akaran, a raczej jego duch. Chociaż rzeczywiście, by stawić czoła mitycznemu złu, potrzebna jest mityczna pomoc. Co właściwie powiedział ci Mefisto na tamtej równinie? Sądził, że uda mu się przekonać mnie do wypuszczenia go z kamienia. Do diabła, wyrządził wystarczająco dużo zła z jego wnętrza. Rzeczywiście był człowiekiem i to gorąco kochanym. Tak bardzo, że gdy leżał na łożu śmierci, żaden z jego dedykantów nie chciał pozwolić mu odejść. Jedna z nich, pierwsza spirytystka, znalazła sposób, by podążyć za jego duchem do Królestwa Duchów. Nie wiem, czego tam dokonała. Wiem tylko, że urodziłem się w bólach. Nigdy nie chciałem, by mnie unieśmiertelniono. Nie chciałem, by cytowano mi słowa na usprawiedliwienie złych czynów. Wyznawcy Zakarum dokonali tego i jeszcze gorsze rzeczy. Ale pozwolili im na to moi najbliżsi, dedykanci. Dopilnowali, bym zostawił po śmierci znacznie więcej, niż zamierzałem. Słowa, obrazy i nawet formę, którą teraz przybieram. Sądzę, że te komnaty zbudowano, by oddać im cześć. I... chociaż mnie zdradzili, choć powinienem być zły, cieszę się, że po tylu latach widzę ich twarze.
Gdybyś ruszyła na poszukiwania Abulana przed odnalezieniem Neyreli, zastałaby się martwą lub gorzej, opętaną przez jej wroga. Nawet wtedy gasła. Od wielu dni walczyła z wpływem Mefista, ale widok ciebie, będąc przy niej w tamtej chwili... Cóż za śmiałość! Dziwić się bez wstydu to piękna rzecz. Pomagam wam, by powiedz wprost, Eru. Szczere pytanie. To ona przywiodła tu najwyższe zło. To ona ściągnęła tu pustowników. Kamień obudził pustowników, ale Mefisto umieścił ich tu wieki temu. Byli tu, gdy jeszcze chodziłem po ziemi jako śmiertelnik. Gdy po raz pierwszy walczyłem, kamień jest związany z duszą Neyreli. I trzeba go... No i co? Czy to nie to się biliśmy z Mefistem w oryginalnym starym Diablo 2? Mamy portal do piekła na środku, tak? To tu! Były skrzynki z nagrodami, a już nie ma. A tam na środku portal do piekła. O, tutaj. A! Błogosławieństwa strażnika. Ale sądzimy, że pomoże ci zjedzenie jego serca. W Tarsaraku zapytałaś mnie, czy cokolwiek, co robię, ma znaczenie. Myślałam o tym, co wtedy powiedziałam. Że odpowiedni sprzymierzeńcy mogą być dla nas ogromnym wsparciem. Neyrelo. To ja. Jestem przy tobie. Nie musisz wciąż mierzyć się z tym sama. Nie, nie.
Czyli co, już koniec gry? Czemu tu punkt zaginął? Przygotowałam całą przemowę na wypadek, gdybyś znalazła mnie ty lub Lorat. Dobrze sobie poradziłaś. Miałam pomoc. Jestem Eru, ale nie dziękuj mnie. Podziękuj duchowi, którego serce dla ciebie wyciąłem. Osiodłałaś Ogiera. Znów panujesz nad kamieniem. Ale bardzo... Kurast, to dobry kierunek. Cokolwiek planujesz, na pewno... Obiecaj mi, że później odpoczniesz. Jak? Każdy sen to scena dla Mefista. Kiedy już załatwimy sprawę. Chyba spodnie dostałem jakieś. Uważaj na pustowniku. Lepiej przygotować się zawczasu, niż później żałować. No niech będzie. Innowacje skoropędry. Trafił to moje kolano. Odczuwam wokół ciebie aurę pewnej mocy.
A, jeszcze mam skilli. Dobra, pogadajmy z nimi. Teraz 50 poziom. Miałam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać w cztery oczy. Mhm. Nie mogę czegoś zrozumieć. W piekle, kiedy nie wiedzieliśmy, na kim użyć kamienia dusz. Dlaczego chciałaś, bym to ja dokonała wyboru? Z Lilith we krwi i Mefistem w uszach nie mogłam sobie ufać. Ale mogłaś zaufać mi, rozpaczającemu dziecku? Spanikowałam. Wszystko zepsułam. Byłam pięścią naszej grupy. Zabijanie to moje rzemiosło. Donan był magiem kamienia. Loret naszym przywódcą. A ty? Naszym kompasem. Bo zawsze kierowałaś się dobrem sanktuarium i jego przyszłością. Niezależnie od tego, jak ciężkie brzemię dźwigałaś, nic nie mogło cię złamać. Przepraszam, że cię tym obarczyłam. Jednak nie żałuję. Mimo starań Mefista, wciąż jesteś sobą. Samo to jest dowodem słuszności mojej decyzji. Masz o mnie zbyt wysokie mniemanie. Następnym razem zdecydujemy wspólnie. Dobrze, przyjaciółko? Chodź, czekają na nas w komnacie rady. Ten kamień dusz, jak każdy inny, w końcu zawiedzie. Więc musimy go wzmocnić. Czytałam o potężnym źródle energii ukrytym w zaginionym grobowcu Akarata. Dzięki niemu można by wzmocnić kamień, przerwać więź między mną a nim i uwięzić Mefista. Tym razem na zawsze. Chcesz rozsmarować ten brud po sercu Nahantu? Nie Nahantu. Królestwa Duchów. Jeden z dedykantów Akarata wspomina o przejściu w grobowcu do jego prawdziwego miejsca spoczynku. Krypty Światłości, gdzie unoszą się duchy. Nie. Pomagałem ci z przyjemnością, ale wybacz. Nie pozwolę zbezcześcić miejsca spoczynku Akarata. Eru, taki był plan Akarata. Dał nam swoje błogosławieństwo. Co? Ale dlaczego? Rada nie sprzeciwi się woli Akarata. Poza skazaniem całego sanktuarium na zagładę, nie zaproponowano innego rozwiązania. W całym Tyganze można znaleźć tabliczki powiązane z Akaratem. Być może wskażą one drogę do grobowca. Handel wymienny się pojawił, patrzcie na to. A, dostałem nagrodę jakoś. Kurast to stare miasto. Są tu ogrody w dobrych czasach. O podmieście mało kto pamięta. Ale teraz nie mamy... Ormus nie prosiłby o to nikogo. To jest quest, tak? Do...
Nieustępliwy. Z czego ja mogę być nieustępliwy? Z jakiegoś skilla, z przedmiotu, no nie? I z goryla. Bez sensu. Sensu ten skill. Dobra. Handel wymienny z najemnikami. Sprawdźmy to. Demony wiele mi odebrały, chłopcze. Ale myślę, że to... A, owszem. Blada dłoń miała reputację. Nigdy nie dysponowaliśmy takimi zasobami jak wilki, więc musieliśmy jakoś sobie... Byliście grabieżce. Nie ma to jak doborowe towarzystwo. Zdobądź zaufanie najemnika, a my będziemy mieli oko na wszystkie. Porozmawiaj z Fej. Zapłacisz w płowych znakach, monetach posypanych pyłem z kredy. To znak. Nie, znalezione łupy na płowe znaki. Są tak samo ważne dla kowala jak jego młot. Nigdy na siebie nie zarobisz, jeśli nie nauczysz się, jak rozliczać rachunki, Fej. No dobra. Gites. Oj, tu mogę sobie aspekty też pozmieniać. To musi być. Naprawdę? Jestem gotowy. Teraz próbujemy z nim pobiegać. Co oni tam chcieli? Jakieś... dungeon zrobić. To zróbmy.
Szybko! Nie, przynosimy. Jestem jak członek Rady Kurast. Skończył mi się w niego. Potrzebuję więcej czasu. Jestem nie tylko przywódcą, lecz także uzdrowicielem. W Nahantu szerzy się choroba. Chciałem wyleczyć tę chorobę, a... Nie traćmy czasu. Przed siebie, czy wrócić? I wrócić. Rozumiem już. Każę mam na piechotę wrócić. Realnie. Już raz mi pomogłaś. Muszę cię jednak znowu prosić o pomoc, ale najpierw musisz się o czymś dowiedzieć. Odsuń się i zatkaj nos, jeśli chcesz. Próbowałem wyleczyć szumowiny, ale sam się zatkaj. Muszę kontynuować poszukiwania leku. Słyszysz to? Spotkajmy się w Górnym Kurach. Nie wszystkie moje obowiązki wiążą się z szumowinami. Służę też mieszkańcom Kurast. Muszę im pomagać, nawet jeśli ich problemy są mało istotne. Pewna rodzina twierdzi, że coś nawiedza ich dom. Zapewne wyobraźnia płata im figle, ale ktoś musi się tym zająć. Nawet kosztem cennego czasu. Spotkajmy się tam. Razem zajmiemy się tym na... Potrzebuję więcej czasu. Nie obchodzi mnie, czy ten dom należy do was, czy do samego Akarata. Tak. Nieważne. Im szybciej się tym zajmiemy, tym... Latające krzesełka. Zakarum? Naprawdę? Może nie powinienem był wątpić. To prawdziwe... W pobliżu Zakarum jest kapliczka. Poszukaj śladów duchów. Musimy mieć pewność, że... Co to wybuchło?
rozumiem, że szybko umieram? A gdzie jest? Jak ja mogę się odrodzić? O wow. Gra się wrzuciła? Connect? Nie wiem, nic nie działa. Super. Dzięki za ten pokój. Dzięki za nic. Potrzebuję więcej czasu. Alia, Zmierzch Kurast. Musisz zejść do podmiasta i się z nią rozprawić. Powstanie ponownie, tak jak robiła to już wielokrotnie. I dziękuję. Teraz pójdziemy, ale chcę jeszcze sprawdzić. Handel wymienny, czy ja mogę te rzeczy sprzedać, które mam teraz na przykład? O, dzięki. Mnie teraz zniknie ta ikonka, ta podpowiedź. A nie jest.
moc była. Wodnik po grze. O, jest. Korzystając z ich pomocy, by kończyć wydarzenie. I tylko tak, okej. Okay. Zróbmy ten pierwszy poziom, zobaczymy co to jest. Na razie nic tu nie mam. Ten perkowi, który teraz ma, mogę ciągle używać ulta mojego. Jeszcze chwilę. Mam zamiar to robić. To, że mam tutaj, mogę przywołać. Dobrze, jeszcze przebieganie. Thank you.
masakra z tym, co chwilę ulta używam. O, coś specjalnego się pojawiło. Mogłem przesadzić trochę. Dobra, udało się. Jakaś wielka kapliczka tu jest. Polubić to, wiecie? To jest takie ciekawe. A tu coś jest nowego, patrzcie. Co to? Jakaś klatka. Nie muszę zdobywać tego dostrojenia, mogę iść dalej, przybijać się do przodu. Czas na bossa, dobra. Już bez timera. No. Alio muszę pokonać. Czemu tak mało obrażeń nie zadaje? Czemu on tak ma obrażeń nie zadaje? Szło jak burza do tej pory. Strasznie szybko stan minął, ej kurde. Jego
chciałem się chować już tutaj. A nie wiedziałem się chować, czy ja mam za zieloną się chować, czy za krwią się chować. Nie mam miksturek już. Za zielony mam się chować, okej. Nie łapię tego naprawdę. No kurwa, co chwilę znika! Pierdolę. Czemu tak mało obrażeń zadaje? I glitche graficzne są. No jak? No chyba... Kiedyś się to kurwa... Ale gówno... Ojeju, dobra, zdychaj. Wspaniały Hoover, ranga 4. Co i to wszystko? Exby wypadł za to. Super. Nic nie wypadło z tego. Nie wiem, czy to było warte czasu. Jaki zajc. Może z tym razem będzie lepiej. Nie ma czasu. Albo z jaj, tak przeszedłem przez to wszystko jak burza, no ja z tym bossem miałem takie problemy. Rozejrzyj się. Co widzisz? Nangari polują na szumowiny. Nie zjedli jednak żadnego ciała. Oznaczają w ten sposób... Tak czy inaczej, to nie Nangari z północnych bagien. To może być lek, którego szukamy. Zbierz ich i dowiedz się, skąd się... Złote węże. Złote węże poszukamy później, jutro. A dzisiaj będziemy kończyć. Dzięki, że oglądaliście i do następnego. Cześć.